No to teraz wszyscy będziemy mieli porówno. W tym celu zostało nawet powołane specjalne ministerstwo. Ministerstwo do spraw równości. Na razie będzie zajmowało się ono, jak słyszę, równaniem do zachodnich dekadenckich standardów, kneblując usta jednocześnie wszystkim tym, którzy tak jak ja i ty rozumieją w sposób klasyczny równość. No ale to, co szykuje nam aktyw współczesnego, powiedziałbym proletariatu, to się jeszcze dopiero okaże. Tymczasem małpa dostała brzytwę. I choć na razie obraca ją jeszcze w swoich nieporadnych dłoniach, w swoich łapach, to szykujmy się jednak na moment, w którym za chwilę odkryje ona, jak się ją otwiera i dostrzeże, że jest taka krawędź ostrza, która jest bardzo ostra. I zacznie tą brzytwą ciąć. Albo przykładać ją do naszych gardeł. Do gardeł wszystkich tych, którzy w takiej zabawie widzą śmiertelne zagrożenie. Czym jest natomiast rozumienie równości w kwestii klasycznej? Tym, że każdy człowiek ze swej natury, natury stworzenia, jest równy względem Boga, równy względem prawa. Ale nie oznacza to jednocześnie, że każdy z nas jest taki sam i że należy mu się to samo, no i tyle samo. Dziś porozmawiamy sobie o zagrożeniu, które wyrosło na naszych oczach i módlmy się, aby było ono jedynie fasadą, której celem jest drenowanie pieniędzy z państwowej kasy, aby zaspokoić apetyt koalicyjnej lewicy. Problem bowiem zacznie się wtedy, gdy odpowiedzialni za ten odcinek ideologicznego frontu zaczną stosować z premedytacją starą, ale jednak jakże aktualną zasadę nadszyszkownika kilkujadka z filmu Juliusza Machulskiego King Size. A mówi ona, że chociaż polokoktowcy nas wprawdzie nie kochają, to my ich tak długo będziemy kochać, aż oni nas w końcu pokochają. Rozpoczął się więc w Polsce okres wielkiej miłości, w którym każdy z nas będzie zobowiązany do kochania tego, czego pokochać nie chce, a nawet nie może. Uznawania tego, czego uznać nie umie, albo mu nie wolno. Do zaakceptowania zdarzeń i zachowań, które są nieakceptowalne. I o ile echo tej intelektualnej rozpusty jeszcze niedawno docierało do nas przez ostatnie lata, jako jedynie jakaś absurdalna mrzonka występująca w zachodniej Europie, dziś zdaje się nie być już tylko pustym dudnieniem, ale realnym zagrożeniem. Czy wszyscy jesteśmy równi? Czy wszyscy jesteśmy wolni? Gdzie obecnie się znajdujemy? Czym to grozi? I co możemy w tej sprawie, a nawet powinniśmy zrobić? O tym wszystkim w dzisiejszym programie Czuwaj w sobotę na kanale Marek Miśko Czuwaj. Kłaniam się Państwu w nowym roku. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Nowy rok rozpoczynamy z przytupem. Spieszę Państwu donieść, że liczba subskrypcji wzrasta zgodnie z planem. Obecnie przebiła ona pułap 53 tysięcy, no i trzeba przyznać, że jak na projekt, który ma zaledwie nieco ponad 4 miesiące, to jest to liczba imponująca. Pytają też Państwo, jak można wesprzeć nasz projekt. Projekt Marek Miśko Czuwaj i nasz, bo to jest nasze wspólne dzieło, projekt. Ważna jest Wasza interakcja, czyli komentarze. Najlepiej takie, które składają się z co najmniej 5 wyrazów. Wtedy algorytm YouTube'a jest zadowolony. Jeżeli mają Państwo na tyle siły, aby oglądać reklamy, to również jest to mile odczytywane przez, powiedziałbym, YouTube'ową maszynkę. Podawanie linków do programu to też jest dobry element wsparcia kanału. Klikanie subskrypcji i dzwoneczków, tak abyście byli informowani na bieżąco o pojawieniu się kolejnego materiału. No i do tego oczywiście odwiedzanie naszych social mediów na TikToku, Facebooku i Twitterze. Wszystkie pod hasłem Marek Miśko Czuwaj. Oczywiście skłamałbym, gdybym nie docenił roli mecenatu. Wszystkim tym, którzy dzięki swojej hojności przyczyniają się do rozwoju naszego projektu i tego, aby kolejne programy mogły ukazywać się z właściwą częstotliwością, kłaniam się w pas. Widzę też Wasze oddanie i chęć brania odpowiedzialności za to, aby w sieci pojawiały się wartościowe treści. A jak mówię, będzie chyba ich potrzebnych coraz więcej. Wszyscy mecenasi będą mogli niedługo liczyć na specjalne benefity wynikające z tej jakże potrzebnej aktywności. Bez Was nie mógłbym pozwolić sobie na realizowanie tej misji. Jeżeli natomiast ktoś z Państwa jest zainteresowany, aby dołączyć do tego zaszczytnego grona, wszelkie informacje znajdują się w pierwszym komentarzu oraz standardowo w opisie tego filmu. To co? Przechodzimy do rzeczy i zaczynamy. Kiedyś, gdy mieszkaliśmy jeszcze z rodziną w Warszawie, odbierając z przedszkola jednego z synów, moją uwagę zwrócił plakat wiszący na ścianie, a dokładnie treść na nim zawarta. Dotyczył on praw dziecka i kierowany był do najmłodszych. I nie uwierzycie, co było tam napisane. Otóż pierwsze zdanie brzmiało:
Masz prawo zwyciężać. Wtedy pomyślałem, cóż to za ograniczenie nakazało komuś zamieścić na planszy tak nieprawdziwe, niemądre i w konsekwencji szkodliwe bardzo zdanie. Masz prawo zwyciężać. Później pomyślałem jednak, że tak skonstruowany komunikat wcale nie musi oznaczać intelektualnej słabości twórcy. Pomyślcie przez chwilę. Może było to wręcz odwrotne działanie i należałoby raczej dokonać innej kwalifikacji wspomnianej treści. Celowe. Celowe duraczenie od małego poprzez zachwianie równowagi młodych umysłów. No bo jak inaczej można byłoby logicznie uzasadnić taki absurd, który brzmi: masz prawo zwyciężać. Co w ogóle oznacza to zdanie? Do czego prowadzi i jakie szkody wyrządza nieprawdziwością swojego przekazu? Zwycięstwo przecież w każdej dziedzinie jest sumą wielu czynników. Czynników, na które składają się, powiedzmy, umiejętności, zdolności do podejmowania wysiłku, determinacja, w końcu chęć rywalizacji, umiejętność parcia do celu, no i przede wszystkim umiejętność określenia tego celu. Kto więc z automatu może uznać, że z samej tylko ludzkiej potrzeby zwyciężania człowiek ma prawo do zwyciężania, do zwycięstwa? Kto miałby w ogóle nadawać takie prawo i na jakiej podstawie? Na podstawie samego prawa? Do czego więc, pomyślmy, prowadzi takie rozumowanie świata? Wpajanie takich zasad życia społecznego. Do tego, że rodzi nam się właśnie kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy żyją w przeświadczeniu, że wysiłek nie jest żadną koniecznością. Że świat, w którym błogo się jeszcze w swojej młodości obracają, polega właśnie na tym, że cele można osiągać nie za pomocą ciężkiej pracy i poświęcenia, lecz nabytych praw. Nawet tych najgłupszych. Jeżeli masz prawo do zwycięstwa, to znaczy, że należy się ono tobie bezwarunkowo. Nie musisz więc, młody człowieku, troszczyć się o nic. Nie ma konieczności podejmowania wysiłku, bo wszystko jest kwestią praw, prawda? Masz prawa. Obowiązki nie istnieją, konsekwencje nie istnieją. Jest prawo, które ktoś ci nadaje, enumeratywnie wpisując je po prostu w dany paragraf. Nie da się, w moim przekonaniu, nie da się wszystkiego uregulować ustawami i kodeksami. Nie zlikwidujemy za pomocą paragrafów biedy i społecznych nierówności. Zawsze będzie tak, że jeden ma więcej, a inny ma po prostu mniej. Jeden będzie brzydki, a drugi ładny. Ten jest mądry, a tamten głupi. Ktoś leniwy, a ktoś pracowity, zaradny i nieporadny. Małżeństwo będzie zawsze małżeństwem, kobieta kobietą, a mężczyzna mężczyzną, bo tak jest skonstruowany świat i na tym został ustanowiony jego naturalny porządek. Rewolucjoniści dobrze to wiedzą. Dobrze wiedzą, bo trzeba mieć też świadomość, że rewolucja wcale nie wygasła, ale przeszła pewną metamorfozę i dziś zamiast bata, głodu czy tam zamordyzmu stosuje się bardziej wyrafinowane, a przez to znacznie skuteczniejsze metody. Skoro wiemy, no bo tak podpowiada nam natura ludzka, rozum i sumienie, że świat jest oparty na niezmiennych zasadach, których nie można zmienić żadną, nawet złotem pisaną treścią, to stosują oni wobec tegoż świata inny sposób. Nazywa się on inżynierią społeczną. I tym, w moim przekonaniu, będzie zajmowało się nowo powstałe Ministerstwo Równości. Destruowaniem zastałego porządku prawnego. Sianiem zamętu przez podważanie starych, sprawdzonych norm i zasad. Budowaniem opresyjnych konstruktów prawnych, które przyjmą sobie za cel zmuszanie prawomyślnych do milczenia pod groźbą kar i sankcji. Gdyby jeszcze działali sami, z samej tylko mocy nadanych im mandatów, no ale niestety są wsparci przez całą rewolucyjną machinę finansowaną za grube pieniądze wielu korporacji, ogromnych firm, w których kupujemy na co dzień nasze produkty. Nasza rola. Musimy być atrakcyjni w przekazie. Nie tylko tutaj w internecie, nie tylko w mediach, ale również we własnym życiu, a może przede wszystkim we własnym życiu. Jeżeli chcemy uchronić młode pokolenie, musimy tak przedstawiać świat prawdziwych wartości, aby ich treść była zrozumiała, logiczna i sprawiała, że z dumą będą się oni do niej przyznawać, a gdy będzie potrzeba również o te wartości, nawet zawalczyć. Jeżeli nasze dzieci, jeżeli uczniowie, których dano wam pod opiekę, jeżeli oglądają nas nauczyciele, jeżeli wnukowie zobaczą, że jest w was prawdziwa iskra wynikająca z realnej miłości do prawideł, czy też tych związanych z wiarą, czy jakimś porządkiem społecznym, dzieciaki same w pewnym momencie uznają, że jest to właściwa droga. A wiecie dlaczego? Bo tak jest skonstruowany świat i tego nie jest w stanie zmienić żaden polityk. Oni co prawda posiadają zdolność zarządzania masami ludzkimi, ale to my posiadamy rzecz, której choćby chcieli, nie są w stanie przemodelować. Ta rzecz w cywilizowanym świecie nazywana jest sumieniem.
Każdy z nas od małego ma jakiś wewnętrzny imperatyw moralny, który pozwala odróżnić dobro od zła, prawda? Dostrzec, że coś jest piękne albo szkaradne. Że coś się po prostu nie klei. Rozum natomiast jest odpowiedzialny za odczytanie tych wątpliwości we właściwy, czyli logiczny sposób. Jak rozmawiać z młodzieżą? Mówię to jako ojciec czworga dzieci. Wykazywać, że to, czym są dookoła oplatani od Netflixów przez TikToki, ma na celu jedną zależność, jedną rzecz. Aby zmienić ich umysły w ten sposób, aby były one bardziej podatne na polityczną infekcję. Że ktoś próbuje ograniczyć ich prawdziwą wolność poprzez narzucanie im poglądów nieprawdziwych. Że próbuje się młodych ludzi ubrać w myślowy, powiedziałbym, mundurek szkolny. Aby każdy dorastający człowiek zamiast być pięknie kwitnącym drzewem, stawał się ociosanym kołkiem. Takim prostopadłościanem. A dlaczego ociosanym? Bo coś, co jest sztucznie zrównane, da się perfekcyjnie poukładać w kupy. Według ich modły. Rozumiecie? Zwracam się do młodszego pokolenia, które również należy w znacznie mniejszym, ale jednak jakimś tam procencie do widzów naszych spotkań. Jeżeli natomiast ta treść wydaje się być dla Was wartościowa i tu zwracam się z kolei do widzów dorosłych, to pokażcie to nagranie synom i córkom, wnukom i wnuczkom. Jeżeli uważacie, że ubieram w słowa to, co sami chcecie wyrazić, a nie do końca potraficie, nie zwlekajcie. A Wy, młodzi przyjaciele, miejcie świadomość, że swoim działaniem chcą Was pozbawić możliwości buntu. Buntu, który jest naturalnym elementem młodego życia. A bunt jest dla nich rzeczą niebezpieczną. Jeszcze na początku lat 2000 ulice były pełne zbuntowanej młodzieży, która kształtowała swój charakter poprzez określanie się w ten czy inny sposób. W czasach mojego i starszego pokolenia większość z nas należała do jakiejś subkultury. Tak to się kiedyś nazywało, a Wam to pewnie dzisiaj słowo jest bardziej obce. Subkultura to były takie gromady ludzi, grupy, którzy utożsamiali się z jakąś konkretną definicją życiową. Albo poglądy, albo muzyka, to nas definiowało. Jedni byli więc punkami z takimi wielkimi irokezami na głowach, inni hippisami, jeszcze inni metalowcami czy depeszami, czyli fanami takiego zespołu Depeche Mode. Jeszcze inni skinheadami, do których i sam przynależałem. Dla nas z kolei najważniejszy był wtedy kult pracy, futbol i co tu dużo mówić, piwo. Pamiętam, gdy jako 15-latek chodziłem od zakładu do zakładu i pytałem o możliwość podjęcia jakiejś fizycznej roboty. I nawet powiem Wam, że nie było to związane z pieniędzmi, chociaż też, ale robiłem to dla poczucia własnej wartości i dla tego buntu, o którym wspominam. Pracy jednak nie było. W tamtym czasie, na początku lat 2000, bezrobocie sięgało nawet 20%. Większość z naszych rodziców traciła pracę z dnia na dzień. Taki to był piękny świat. Każdy z nas szukał swojego miejsca w życiu poprzez bunt. Często bardzo płytki, mówię o tym buncie. Nierozsądny, nierozsądnie pojmowany, ale byliśmy wolni. Chcieliśmy być wolni. Ta wolność bardzo często prowadziła nas w dorosłość w ten sposób, że byliśmy do niej przygotowani lepiej niż niejeden nasz kolega, dzieciak z bananowej rodziny, który miał w dzienniczku, kiedyś były dzienniczki, nie librusy, same szóstki i nawet śladu po uwadze od nauczyciela. Tak, w naszym buncie tkwiło naturalne pragnienie do bycia wolnymi ludźmi. Dzięki temu rozumieliśmy, że równość jest pojęciem bardzo subiektywnym i poza jakimś jej wąskim zakresem nie da się ludzi zrównać ze sobą, bo tak po prostu jest ukształtowany świat. Człowiek, który buntuje się przeciwko czemuś, co jest nielogiczne, jest w stanie w sposób naturalny sam wyciągać wnioski. Jest w stanie myśleć samodzielnie i samodzielnie podejmować decyzje, a one są najważniejsze w dorosłym życiu. I oni, moi drodzy mili, młodsi ode mnie słuchacze, oni o tych możliwościach wiedzą. I chcą Was pozbawić tego, co dla Was najcenniejsze, bo będziecie łatwiejsi do ułożenia, jak te kołki, na ich stercie drewna, którą nazywają społeczeństwem. Buntujcie się więc przeciw podważaniu logiki i temu, gdy każą Wam myśleć na komendę, gdy nauczyciele w szkołach, idąc za nowoczesnymi trendami, każą Wam myśleć tak, jak Wy nie myślicie. Gdy w sposób zorganizowany będą grozić Wam konsekwencjami za brak prawomyślności. Już za chwilę będą Wam mówili, że nienormalność jest normalna, że musicie tę nienormalność zaakceptować, bo takie są nowoczesne społeczeństwa. To są ich chore głowy, a nie żadne nowoczesne społeczeństwa. Nowoczesne i odpowiedzialne społeczeństwo to jest takie społeczeństwo, to są takie grupy osób, które są w stanie zapewnić sobie samoistny rozwój. Tymczasem w ich nowoczesnym społeczeństwie rodzi się mniej nowych ludzi niż umiera, rozumiecie? Społeczeństwo europejskie wymiera.
Tymczasem dzieciaki bez idei, bez zasad, bez jakiejkolwiek chęci do życia, poza tym, aby się dobrze najeść i bez zastanowienia uznać to, co im mówią. To nie jest kwestia zmieniającego się świata, że nagle jacyś mądrzy ludzie w XXI wieku po kilku stuleciach odkryli, że istnieje znacznie więcej form, powiedziałbym, określania swojej płci. Że mechanizm ten nie jest wymysłem waszego ojca czy waszej matki, która chce dla was najlepiej, dziadków, którzy przychyliliby wam nieba, ale jest to konstrukcja władzy znana od setek lat, a nasilona szczególnie poprzez rewolucję marksistowską, a wcześniej francuską. To nie jest nasz wymysł. To wszystko jest już ugruntowane w polityce od dawna. Że zgadzacie się, albo poprzez swój lęk, albo brak reakcji, albo przez obojętność, lenistwo, brak wiedzy o świecie, w którym ja, wasi rodzice i dziadkowie żyć już nie będziemy. To będzie wasz świat. A jaki to ma być świat? Świat absurdu? Ludzi podzielonych na każdym możliwym polu? W ich ocenie mamy się różnić nie tylko ideologicznie, społecznie, historycznie. Mamy się różnić również tam, gdzie różnić się po prostu nie da. Bo nie można się różnić w tych miejscach tylko z naturalnego porządku, po prostu. Ten podział natomiast sprawi, że będziecie łatwiejsi do sterowania. Tak jak sterowani jesteśmy reklamami, komunikatami, jakimiś przekazami dnia. Tak jak śledzeni jesteśmy za pomocą naszych smartfonów i iPhone'ów, które zapisują każdy ślad naszej aktywności w sieci, no i za pomocą algorytmów matematycznych podsuwają nam właściwe reklamy, filmy i treści. To, co widzimy, to nie jest nasza wola. To jest to, co nam podsuną. Algorytm Facebooka też podsuwa wam ten program, ponieważ już raz w nim byliście, albo któryś ze znajomych go oglądał i tylko dlatego, że jemu się to wyświetliło, również u was się pojawia. Gdybyśmy wszyscy myśleli jednakowo, czyli tak jak chcieliby politycy, bylibyśmy bardzo smutnymi ludźmi, a świat nie rozwijałby się wcale. Za myślenie samodzielne spotkają was oczywiście konsekwencje, ale dzięki temu życie staje się po prostu życiem. Ma jakiś smak, sens, a nie jak sól zwietrzała. Gdy jako młodemu chłopakowi zabraniano mi w szkole średniej udziału w antyunijnych kampaniach, a był to czas właśnie referendum przedakcesyjnego, gdy karano, gdy nie chciałem stać na baczność przy hymnie Unii Europejskiej, że zabrano dwa opasłe woluminy konstytucji unijnej pisanej po angielsku, którą przyniosłem do szkoły i posługiwałem się na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, aby wykazywać absurdalność tej biurokratycznej struktury, gdy zabraniano przychodzenia na spotkania, na których propagandyści jeszcze wtedy z SLD, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, rozpościerali jakieś piękne wizje swojego iluzorycznego świata, to z kumplami wchodziliśmy na salę gimnastyczną, gdzie było to spotkanie, przez okno, no i prowadziliśmy dywersję poprzez rozdawanie własnych ulotek informacyjnych kserowanych u mojej mamy w pracy. Pamiętam, jak wdarliśmy się po cichu na taką salę i wszystką bibułę, tę propagandową, prounijną, która miała nas zachęcać do Unii, która dzisiaj okazuje się być czym innym niż chcieli zrobić z niej ojcowie założyciele. Więc te ulotki wszystkie wpakowaliśmy do toalety w szatni męskiej, szatni od WF-u, spuściliśmy wodę, co doprowadziło w konsekwencji do zablokowania się ruli zalania całej szatni i części sali. Czy dzisiaj jestem z tego dumny? Być może było to działanie nierozsądne, ale w tamtym czasie ubawiliśmy się po pachy. Jeden z kolegów rozbił sobie głowę, wyskakując przez okno tak, aby nas nie nakrył dyrektor szkoły, który do dzisiaj żyje. Jest bardzo porządnym człowiekiem i którego serdecznie pozdrawiam. Dziś większość dzieciaków to zombie pozbawione swoich naturalnych instynktów. Jeżeli dziś oglądasz ten program, młody człowieku, to znaczy, że masz predyspozycję do tego, aby otworzyć swój rozum i w twoim otoczeniu pewnie tacy ludzie też się znajdują. Ludzie, którzy nie potrafią, nie umieją, boją się albo po prostu nie chcą się buntować, czyli myśleć samodzielnie. A my ludzie poprzednich pokoleń, co powinniśmy robić? Powinniśmy się oduczyć konserwatyzmu miałkiego, nieporadnego, nieatrakcyjnego, ubranego cały czas w te same garnitury i te same zdarte już twarze. Zawsze, ale to zawsze konserwatyzmu schowanego za piosenkami o łanach i o krwi. I zawsze z tym samym zakończeniem. Bo tak się nieszczęśliwie składa, że najczęściej nasza historia kończy się właśnie jakimś dołem z wapnem albo śmiercią. Uczmy się oczywiście historii, to jest najważniejsze, ale dajmy z siebie coś więcej niż kolejne akademie o martyrologii. Oni mówią im rób ta co chce ta. Są atrakcyjni. Mówią nie ma żadnych konsekwencji i to w młodości jest piękne. Młody człowiek, który podejmuje najważniejsze decyzje w swoim życiu, najczęściej jest na etapie rozwoju najniższym. A kiedy przychodzi do podejmowania decyzji ważnych, jesteśmy dorośli, bywa już niestety za późno. A my... No my, drodzy rodzice, dziadkowie,
Teraz do was się zwracam. To jest zadanie domowe dla nas. Dla nas, dla wszystkich, którzy powinniśmy je odrobić. I z tym pytaniem was zostawiam. Co zrobić, abyśmy my oraz młodzież nie dała się tresować? Ponieważ młodzież dzisiaj będzie wystawiona na największą próbę. To oni będą na tym pierwszym froncie. To ich ideologia, ta czy inna, ale głównie marksistowska, we wszystkich swoich przeobrażeniach, będzie dotykała najbardziej, jeżeli nie dostaną naszego wsparcia. Nie będą widzieli w nas autorytetów. Ulegną. Nasze dzieci, synowie i córki, wnukowie i wnuczęta, prędzej czy później ulegną. Folwark zwierzęcy. Na czym polega? Na czym ma polegać i będzie polegała ta tresura? I czy w ogóle ona istnieje? Oczywiście, że istnieje. Widzieliśmy to wszyscy bardzo wyraźnie na przestrzeni ostatnich 4 lat. To, czym nas straszono, ci wszyscy jacyś tańczący po szpitalach lekarze, robiący z siebie idiotów. Ludzie całujący buty innych ludzi tylko dlatego, że tamci mieli inny kolor skóry. Klękający na jedno kolano celebryci, bo policjant podczas interwencji wobec przestępcy i narkomana Floyda sprawił, że mu się po prostu zmarło. Pamiętacie, jak Rada Miasta Minneapolis w Stanach Zjednoczonych rozwiązała lokalną policję i jakie niosło to za sobą skutki i konsekwencje w dziedzinie przestępczości i anarchii? To był piękny przykład, gdzie normalni, praworządni obywatele musieli sypiać na swoich gankach lub stać z bronią i bronić swoich posiadłości przed hordami bandytów? No tak się składa, że w jednym kolorze skóry, ale też byli razem z nimi ci, którzy skulili ogon pospiesznie i klękali nad nimi. To był właśnie piękny przykład tresury. Eksperymentu, który ktoś zaprogramował i co gorsza, robił sobie z tego eksperymentu notatki na przyszłość. Na co powinniśmy być uczuleni i na co zwracać uwagę? Odpowiedź daje nam Orwell w Folwarku zwierzęcym. Pamiętacie? Przypomnę wam ten, może już wytarty, albo dla niektórych mało znany cytat. Psy cyrkowe skaczą, gdy treser strzeli z bata, ale naprawdę dobrze wyszkolony pies wykonuje skok bez bata. Świnie nauczyły też pozostałe zwierzęta nowego hymnu, pamiętacie? Folwarku zwierzęcy, ojczyzno ma słodka, nigdy przeze mnie cię krzywda nie spotka. No a jak zakończyła się ta droga i historia do intelektualnej dyktatury? Dyktaturą fizyczną i wielką niesprawiedliwością i w końcu oddaniem boksera do rzeźni. Tego konia, staruszka pociągowego. I to jest ich równość. Świnie zawsze krzyczą, że wszystkie zwierzęta są równe. Później jednak dochodzi kolejna fraza. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze. Ministerstwo Równości będzie więc równało do swoich zasad i swoich potrzeb. A jeżeli ktoś odważy się wystawić głowę ponad tę równość, to zostanie zrównany do obowiązującej normy. To kolejne spotkanie. 48. program. Bardzo dziękuję każdemu z was. Dziękuję za to, że tu jesteście oraz za to, że poczuwacie się do tego, aby brać współodpowiedzialność za projekt Marek Miśko Czuwaj. Jestem tym wszystkim, co tu dużo mówić, bardzo wzruszony. Dziękuję wszystkim mecenasom za udzielane wsparcie. To wszystko dzieje się dzięki waszemu zaangażowaniu. Ja staram się tylko złożyć w całość wszystkie nasze obawy i ubrać w słowa to, o czym większość z nas myśli. Taki to już Boży dar. Cieszę się, że mogę go spożytkować w ten, a nie inny sposób. Jeżeli ktoś z Państwa jest natomiast zainteresowany, aby wesprzeć nasze działanie, dodatkowo zostać mecenasem projektu i dołączyć do zaszczytnej grupy mecenasów projektu Marek Miśko Czuwaj, możecie postawić nam kawę w serwisie Buy Coffee albo zostać mecenasem na zrzutce. Są też inne możliwości. Wszystkie zostały opisane w pierwszym komentarzu podpiętym do tego filmu oraz w opisie. Dziękuję za wszelkie wsparcie raz jeszcze. A na odchodne. Tak. Ludzie się od siebie różnią. Pomiędzy ludźmi istnieje wiele różnic i są one naturalną konsekwencją egzystencji na tym łespadole. Nie da się ich zniwelować żadnymi ministerstwami. Te różnice mogą być rozpatrywane jakoś jako znaczące z różnych punktów widzenia. I obejmują one wygląd, zdrowie, wiek, kontakty społeczne, stan psychiczny, edukację, stan majątkowy, sukcesy i wiele innych. Zapytajcie pani minister równości, czy ona jest równa z każdym innym obywatelem. Z panią, która sprząta, panem, który wywozi śmieci. Z tymi zwykłymi, takimi jak my, normalnymi ludźmi. Czy ona czuje się równa? Po pewnym czasie jest tak jak u Orwella. Świnie zasiadają przy stole,
jedzą w ludzkich ubraniach za pomocą sztućców, noży, widelcy, stalerzy, a reszta nas musi zadowolić się ich ideami. Nie potrzebujemy, proszę Państwa, żadnych regulacji równościowych, bo cywilizowane społeczeństwo dba o rozwój swój i swoich obywateli i wie, co dla niego jest dobre i wie, że każdy człowiek bez względu na swoje ułomności jest równy wobec prawa. Są przecież kodeksy, które mówią o równości. Ja, ty, twoja żona, moja żona, kobieta, mężczyzna, dziecko, starzec, wszyscy jesteśmy równi względem Boga, już nawet nie mówię, ale względem prawa. Po co więc ministerstwo, które ma równać? Do czego ono będzie równało? Oczywiście to nie oznacza, aby każde odchylenie było traktowane na równi z normą. Natomiast jest to, co całkowicie naturalne, że wszystkie te nierówności wywołują różnorodne emocje. Bo człowiek, proszę Państwa, i to może być dla niektórych potężne zdziwienie, składa się w większości chemicznie z wody, a psychicznie z emocji. I tymi emocjami starają się sterować, mówiąc o tym, że każdemu równość się należy, nie tylko w prawie, ale i każdej dziedzinie. Leszek Czajkowski śpiewał już o tym w jednej ze swoich piosenek o rewolucji. Ta piosenka dotyczyła rewolucji francuskiej, która jest matką naszego upadku, upadku naszej cywilizacji. Lubimy głosić hasła te z francuskiej wzięte czystki. Dziś liberté, égalité, fraternité dla wszystkich. Lecz mało kto pojmuje z nas, co kryją hasła owe, a tylu w rewolucji czas straciło dla nich głowę. To się, moi drodzy, nazywa komunizm. Co więc robić? Musimy wyskoczyć z ciepłych kapci i zacząć brać sprawy w swoje ręce. Rodzice do trójek klasowych. Rodzice do samorządu szkoły, tego rodzicielskiego. Pilnować punkt za punktem, sprawdzać nauczycieli i wymagać od dyrekcji szkół. Szczególnie w dużych miastach. Mniejsze miejscowości jeszcze są konserwatywne. Tutaj nikt nie pozwoli na organizowanie różnego rodzaju szopek, gdzie chłop jest przebrany za babę, a baba za chłopa i mówi naszym dzieciom, że to jest normalne. Ale wy, dziadkowie, jeszcze bardziej musicie zbliżyć się do swoich wnuków i służyć swoją radą i doświadczeniem. Dzisiaj ta nasza mentalność, ona występuje w Chinach, to się nazywa konfucjonizm. W tym zakresie oczywiście, bo nie cały jest dobry, ale w tym zakresie szacunku do ludzi starszych u nas to się zatraca. Tracimy te więzi. Dziadkowie tracą kontrolę nad swoimi wnukami i nie przekazują swojej wiedzy, często bardzo mądrej wiedzy. Młodzi muszą czuć, że są traktowani poważnie. I wtedy wiecie, co się stanie? Zaufają. Zaufają i zrozumieją, że propozycje współczesności prowadzą na mieliznę. Musimy odrzucić tępą propagandę partyjnych cwaniaków, którzy żerują na niczym innym, jak tylko na emocjach swoich elektoratów i szafują sprawami społecznie ważnymi, nie oceniając, jakie decyzje przyniosą skutki, bo dla nich liczą się tylko słupki wyborcze od 4 lat do 4 lat, w przypadku wyborów prezydenckich od 5 lat do 5 lat. Bo przyjdzie, uwierzcie mi, moi drodzy, taki czas, idąc za Orwellem, że zwierzęta w ogrodzie będą patrzyły to na świnie, to na człowieka, potem znów na świnie i na człowieka, ale nikt już nie będzie mógł się połapać, kto jest kim. Czuwaj. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Marek Miśko, czuwaj.